A to ty musisz pokazać, jak to działa. Jaką dźwiga? Co tego małego najpierw tak weźmiemy. Zaczepimy, tak? I patrz, tutaj kręcimy. I się podnosi. Do góry. I położymy w ludzie. I jedziemy. Daleko stoimy. I tu go zostawimy, tak? I wracamy po co? Co będziemy teraz dźwigać? Walca. Zaczekaj powrótku, poczekaj. Zjeżdżamy na dół. Jeszcze trzeba na dół, jeszcze kręć w dół. Nie, tu masz. No i za to. Tak. Dobra, poczekaj, stop. Możesz dźwigać w drugą stronę, kręć w prawo. Nie tu. Nie tak, nie tu. Za kopkę. Odczepił się. I kręcimy. I kręcimy. Ale mu ciężko musi być. Już wyżej nie dalej. Gdzie jest pan w kabinie? Czy poszedł na kawę? Tu pan siedzi? Ojej, on tak krzyczy, co się dzieje, tak? I teraz dźwigamy dużą, żółtą kocharkę. To trzeba się zaraz dźwignąć całą kocharkę. Dobrze. Zobaczmy, czy da radę podźwignąć, tak? To jest coś innego, żeby dźwigać. Wypróbuj jeszcze dźwig, tak? Co jeszcze może dźwig podnosić? Tu się, tu bądź, tu, w tym miejscu. Tak? A dasz tatusiowi buzi? Za ten dźwig? Dasz buzi tatusiowi? Kamil, daj buzi tatusiowi. To wiem, czy jest silny, czy chodzi. Zbyt zaaferowany. Poczekaj, czy da radę dźwignąć taką koparę? I jedzie koparka do góry. Tik, 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 tik. Chciałbym większe przełożenie. Też? Tu nie obracamy tak. Nie, nie tak. Tu łapiemy. Patrz, tu rączkę. Tu. Wstań. Dziecko, Pacia nie chcą. I obracamy. I postawimy do pani. O, już. Ojej, to chyba już jest katastrofa budowlana.